Imperator i przyjaciele. Wściekły byk. Cześć wam, chłopcy i dziewczęta. O, kto to płacze? Świnko, co się stało? Czemu płaczesz? To był wielki byk. Wziął wszystkie moje jabłka i sam je zjadł. A ja tak bardzo je lubię. A, powiem mu, że nie powinien być okrutny dla mniejszych od siebie. To miłe z twojej strony, ale on nie będzie chciał cię słuchać. Wpadnie w złość i będzie niegrzeczny. Cóż, o tym się przekonamy. Oj, co się dzieje? Czy znowu ktoś płacze? Źrebaku, co się stało? Czemu płaczesz? Wielki byk bardzo mocno mnie uderzył. A dlaczego cię uderzył? Byk powiedział, że jest większy ode mnie. A to oznacza, że może robić, co zechce. Tego już za wiele. Jak śmie wszystkich obrażać? Musimy z nim porozmawiać. O nie, nie. Jest za duży i niegrzeczny. Lepiej mu nie przeszkadzaj. W przeciwnym razie wpadnie w złość i będzie niemiły dla wszystkich na farmie. Nie martw się. Wszystko będzie dobrze. Witam cię, traktorze. Gdzie idziesz? Szukam dużego byka. Chcę z nim porozmawiać, że nie może być niemiły dla naszych małych przyjaciół. Tak nie może być. Po co rozmawiać? Po prostu uderzmy byka mocniej. Wtedy będzie pamiętał, że bycie złośliwym jest złe. Nie jestem tego taki pewien. Mówią, że jest naprawdę duży. Co, boisz się? Spójrz na siebie. Jesteś taki duży, a ja dobrze uderzam rogami. No dobrze. Przeciwstawmy się bykowi. Super! Chodźmy go znaleźć. Tak, bitwa jest blisko. Teraz znajdziemy byka i damy mu nauczkę. Gdzie się chowasz? Wyjdź, byku! Przestań wszystkich krzywdzić. Cicho! O, czemu? Byk żuje trawę. Kozo, boję się. Traktor się boi. Bądź odważny. No już! Kozo, nie! W nogi! Co znowu? Spójrz, przed nami są duże krzaki. Schowajmy się w nich. Jesteśmy uratowani. Tak. O, świnko, źrebaku, też się tu chowacie? Tak. Rozgniewałeś byka. Teraz znajdzie nas wszystkich i będzie nas dręczył. Och, nie płaczcie. Wiem, jak można pokonać byka. Jak? Zbudujemy pułapkę. Wykopię duży dół. Przykryję go patykami i liśćmi, a byk do niego wleci. Może tam siedzieć, dopóki nie przeprosi. To jest świetny plan. Od czego zacząć? Pójdę do garażu po wiadro i zacznę kopać dół. Źrebaku, zbierz gałęzie. A ty, świnio, przynieś liście łopianu. A co ja mam zrobić? A ty, kozo, najpierw zwrócisz uwagę byka,
a potem zwabisz go w pułapkę. No dobrze, najpierw wyskoczę z krzaków. Nie, to zbyt straszne. Pomogę ci. Teraz szybko, ruszajmy do pracy. Patrzcie, przyjaciele, mogę wykopać pułapkę taką dużą łopatą. Będę kopał tutaj. Dobrze, dół jest gotowy. Wow, a źrebak zbiera gałęzie. A świnia przynosi liście. Nasz dół przykryjemy gałęziami, a od góry zamaskujemy pułapkę liśćmi. Ekstra, nasza pułapka jest gotowa. Schowajcie się! Po cichu schowamy się w krzakach. Hurra! Udało się! A? Gdzie ja jestem? Co oni tu robią? Wpadłeś w naszą pułapkę. O, wypuśćcie mnie! Nie wypuścimy cię. Będziesz tam siedział, dopóki nie zrozumiesz, że bycie tyranem jest bardzo... złe. Co za mądry traktor. To prawda, że zastraszanie jest złe. Wyciągnij mnie, już zrozumiałem twoją lekcję. Najpierw poproś o przebaczenie źrebaka i świnkę. Świnko, źrebaku, wybaczcie mi proszę. Więcej tego nie zrobię. Cóż, przyjaciele, czy uratujemy byka? Chyba już wszystko zrozumiał. No to pomóżmy mu. No dobrze. Byku, uważaj! Powoli wyciągnę cię moją łopatą. Dziękuję za wybaczenie. Wcześniej byłem zły, bo nie miałem przyjaciół. Będziemy twoimi przyjaciółmi. Pobawmy się razem. Czekaj chwilkę, najpierw musimy po sobie posprzątać, zasypać dół, a potem możemy się bawić. Tak! Traktor i przyjaciele. Pomoc przyjaciół. Cześć, dzieciaki! Tak dobrze mi się spało. I ile siły zyskałem w ciągu jednej nocy. Teraz mogę wykonywać wiele interesujących zadań. Chodź ze mną, aby zobaczyć, jak pracuję. O, kto płacze? O, świnka! Cześć! Witaj, niebieski traktorze. Dlaczego tu płaczesz? Ja nie mogę dostać jabłka, a tak bardzo je kocham. Jabłko? Ha, to żaden problem. Pomogę ci.
Hop, siup! Wow. Dziękuję, niebieski traktorze. Nie ma za co, świnko. Witaj, rybaku. Witaj, niebieski traktorze. Dlaczego ciągniesz tak ciężki wózek? Jestem już prawie dorosłym koniem i chcę ciągnąć wózek jak dorośli. Co? Jest dla ciebie za ciężki. Pozwól mi sobie pomóc. Nie, chcę sam. Niebieski traktorze, chyba masz rację. Nie mogę zrobić tego sam. Proszę, pomóż mi. Oczywiście, że ci pomogę. Będę pchał wózek od tyłu. Dziękuję, niebieski traktorze. Nie ma za co, rybaku. Witaj, koziołku. Co robisz? Uderzam w ten pień. Chcę go usunąć, ponieważ przeszkadza mi w spacerach. To świetnie. Pomogę ci z tym. Nie wiesz, jak zadawać ciosy. Nie masz takich rogów jak ja. Ale potrafię dobrze ciągnąć. Ha! Udało się nam. Jesteśmy świetnym zespołem. Dzięki, niebieski traktorze. Bądź zdrowa, kozo! O, witaj, żabko! Potrzebujesz pomocy? Kom, kom! Ja też potrafię tak skakać! Oj! Oj, oj! Czy utknąłem? Tak, utknąłem. Ratunku! Pomóżcie mi! Ratujcie! Pomocy! Wygląda na to, że niebieski traktor ma kłopoty. Musimy mu pomóc. Traktorze, pomoc jest w drodze! Dlaczego mnie bijesz? Robisz mi krzywdę! Wyciągam cię z bagna. Uderzę jeszcze jeden raz. I wyskoczysz z błota. O nie, nie. Lepiej biegnij za źrebakiem. On może mnie uratować. W porządku. Zaczekaj tu na mnie. I nigdzie się nie ruszaj. Zaraz wracam. Rybaku, szybko weź linę i biegnij na bagna. Utknął tam niebieski traktor. Musisz go wyciągnąć. Ty pchaj, kozo. Ja będę ciągnął. Ciągnij mocniej. Mocniej! Może cię uderzyć. Jeszcze raz. Podbiegnij do jabłoni. Jest tam świnia jedząca jabłka. Poproś ją o pomoc. Świnko, biegnijmy na bagna, gdzie utknął niebieski traktor. Wyciągniemy go. Aha. Thank you.
spieszmy się do pracy! Jestem wolny! Uratowaliśmy go! Iha! Udało się! Poszło super! O! Czego się boicie? Jesteś teraz taka brudna! Świnie nie boją się błota! Super! Traktor i przyjaciele. Pomarańczowa śmieciarka. Dzień dobry, dzieciaki! Oj! Ile to śmieci zebrało się na naszej farmie? To nie do przyjęcia. Musimy je usunąć. Cześć, kozo! Cześć, świnko! Witaj, zabawny traktorze! Przyjaciele, posprzątajmy naszą farmę, bo stała się bardzo brudna. Nie przeszkadza mi to, bo jestem świnką. Tak nie można. W tak brudnym miejscu łatwo o infekcję. I możemy przez to zachorować. O nie! Nie chcę chorować! Posprzątajmy! Ekstra! Możesz zacząć sprzątać, a ja przyniosę pojemnik na śmieci. Wyrzuć śmieci do tego pojemnika. Wykonaliśmy świetną robotę! Teraz nasza farma jest czysta! A co zrobimy z tymi śmieciami? Zostawimy je tutaj! Pomyślmy nad tym! Cóż, może wrzucimy je do rzeki, albo wywieziemy do lasu! Ryby żyją w rzece, a zwierzęta w lesie! Nie żal ci ich? Żal mi ich! W mieście śmieci wywozi specjalnie przystosowany do tego samochód. Nazywa się śmieciarką. Poprośmy go, żeby zabrał też nasze śmieci. Super, jedziemy do miasta. Oj! Kom, kom. Przed nami bagno. Nie przejadę tego. Utknę tu. Cóż, jesteś traktorem. Po prostu przyspiesz i przejdź przez bagno. Hurra! Udało się! Już widzę miasto. Jesteśmy prawie na miejscu. Zwolnij! Popatrz! Pomarańczowa ciężarówka zbliża się do nas! Hej, traktorze! Cofnij się trochę! Zabiorę te śmieci! O tak! To śmieciarka! Szukaliśmy cię! Przyjedź na naszą farmę, żeby zabrać śmieci! Tak, naprawdę uwielbiam zbierać śmieci i zabierać je do fabryki w celu recyklingu! Pokażcie mi drogę!
Teraz będzie bagno! Więc przyspiesz, aby przejechać! Dlaczego się zatrzymałeś? Jestem śmieciarką, a nie łazikiem. Potrzebuję mostu przez to bagno. Inaczej może być tak, że do was nie dojadę. Co teraz zrobimy? Nie wiesz? Most! Nasz przyjazny zespół może zrobić wszystko! Śmieciarko, możesz ruszać dalej! Niesamowite! Zbudowali most! A to jest nasza farma! Oj... I nasze śmieci? Nie martw się, traktorze! Teraz je usunę. Najpierw podniosę pojemnik. Odwrócę go. Dobrze potrząsnę. I jeszcze trochę. I proszę, cała twoja farma jest bez śmieci. Wreszcie, nasze sprzątanie skończyło się. Dzieciaki, a czy wy lubicie sprzątać? Traktor i przyjaciele. Hurra! Dziś mam dzień wolny i cały dzień będę chodzić po polach. I hop! Zrobiłem poranne ćwiczenia, a teraz pójdę nad rzekę umyć zęby. Wow, co za duży statek! Nigdy nie widziałem tak ogromnego statku na naszej rzece. Ej, czekaj! Skąd jesteś i dokąd płyniesz? Zawiozłem ładunek rzeką do dużego miasta. A teraz powoli wracam nad morze. Morze? Zawsze marzyłem, żeby zobaczyć morze. Pozwól mi iść z tobą. Myślę, że ci się przydam. Fuj, nie potrzebuję brudnego traktora na pokładzie. Lepiej pojedź tu, po polach i na zawsze zapomnij o morzu. Nie jestem brudny, jestem porządnym traktorem. I do morza dotrę sam, nawet szybciej niż ty. Nic nie powstrzyma mnie przed zobaczeniem morza. Jest problem. Nie mogę tędy przejechać. Las jest w tym miejscu za gęsty. Co? Czy pojechałeś nad morze? A przegrywie. Chciał zobaczyć morze. Bardzo mnie to rozśmieszyło. Oj, osiadłem na mieliźnie. Co mam teraz zrobić? Niech ktoś mnie uratuje. O, traktorze!
Wygląda na smutnego, ale uderzę go i może go to rozweseli. Dlaczego mnie bijesz? Chcę cię pocieszyć. Krykanie to świetna zabawa. A teraz ty mnie uderz. Nie chcę się z tobą trykać. Chcę pojechać nad morze. Gdzie? Nad morze. Właśnie tam płynął statek. Poprosiłem go, żeby zabrał mnie ze sobą, ale odmówił. I śmiał się ze mnie. Jak on śmiał? Postanowiłem sam pojechać nad morze. Ale spójrz na las przede mną. Jest za gęsty. Nie mogę przejechać. O, wiem jak ci pomóc. Jak? Zawołajmy naszych przyjaciół, źrebaka i świnkę. I razem zbudujemy tratwę. To będzie wspaniała przygoda. Tak, popłyniemy wzdłuż rzeki. Dogonimy ten niegrzeczny statek. I go zbijemy. Nie chcę go bić. Chcę jechać nad morze. No, morze jest tak daleko. Pobiegnę na farmę, a ty możesz pozbierać drewna. Przyjaciele, zbierzmy się i pójdźmy nad rzekę. Tam zbudujemy tratwę i popłyniemy z traktorem nad morze. O, stanę się świnką morską. Tak, a ja konikiem morskim. A ja będę kozłem morskim. Nie wygłupiajcie się, musimy szybko pobiec nad rzekę. Przyjaciele! Bardzo się cieszę, że was widzę! No, weźcie się do roboty! Dziękuję za pomoc, przyjaciele. Zrobiliśmy świetną tratwę. A czego użyjemy do wiosłowania? Po co mamy wiosłować? Zróbmy żagiel. Czy potrzebujemy żagla? Traktor ma silnik. Podłączmy do niego śmigło ze starego wentylatora. I zróbmy tratwę z silnikiem. Co za świetny pomysł, koźle! Zróbmy to! Super! Chcę przetestować śmigło na wodzie. Spuśćmy tratwę do rzeki. O! I hop! Zanurz śmigło w wodzie. Hurra! Płyniemy! Hurra! Płyniemy! Och, czy naprawdę zostanę tu na zawsze? Powinienem był zabrać traktora. On na pewno pomógłby mi. Traktorze, przed nami utknął duży statek. Czy to jest ten łobuz? Tak, to on. I kto tu jest przegrywem? Spójrz na moich przyjaciół i na mnie. Razem możemy wszystko. A dzięki ich wsparciu
Jeszcze dziś zobaczę morze. Nie zostawiaj mnie samego. Pomóż mi. Nie chcę zostać tu na zawsze. Proszę. Pomocy! Ratunku! Współczuję mu. Ja też. Wiecie, też mi go szkoda. Musimy mu pomóc. Nie, to jego wina. Niech to będzie jego nauczką. Jeśli ten statek jest złośliwy, nie oznacza to, że my powinniśmy być tacy sami. No cóż, dobrze. Odwieziemy cię na brzeg. O, wróciłeś po mnie! Tak, mimo że jesteś niemiłym statkiem, postanowiliśmy ci pomóc. Teraz przywiążemy do ciebie linę i wyciągniemy cię z płycizny. Włącz wsteczny! Zaczynam cię wyciągać! Dziękuję, traktorze, za pomoc. Wybacz mi, proszę, moje zachowanie. I pozwól mi popłynąć z tobą do morza. Cóż, co powiecie, przyjaciele? Płyniemy razem? Dobrze! Dobrze! Tak, popłyńmy razem. Ostrożnie! Przed nami płycizna! Dziękuję, koźle! Właściwie lepiej trzymać się razem. Traktor i przyjaciele. Wyjdź na zewnątrz! Chodźmy na łąkę pograć w piłkę nożną. Dzień dobry, przyjaciele! Ale macie wspaniałą piłkę! Tak, chodźmy się nią pobawić. Niestety nie mogę. Mam ważne zadanie do wykonania. Wiecie, muszę zerwać jabłka z ogrodu, żebyście mogli je zjeść. Hurra! Jabłka! Traktorze, jesteś po prostu niesamowity. Pobawmy się! Cóż, powodzenia w pracy. Pa! No i poszli, moi przyjaciele. Ha! Pora zabrać się do pracy. Źrebaku, staniesz przy bramce, a my kopniemy do ciebie piłkę. Nie chcę. Pozwól mi więc stanąć przy bramce. Nie, w ogóle nie chciałem grać w piłkę. Ojejku, czemu? Czuję się źle, że gramy, gdy traktor pracuje. I co z tego? To jest jego praca, musi się nią zająć. Tak, ale jest też naszym przyjacielem, a przyjaciele pomagają sobie nawzajem. Właśnie tak. Biegnijmy do ogrodu i pomóżmy mu. Udało mi się dotrzeć do sadu jabłkowego. Najpierw muszę potrząsnąć jabłonią. Haja! Oj, oj, oj. Oj! A potem muszę zebrać wszystkie jabłka.
O, będę musiał zbierać jabłka przez długi czas. Nie, nie będziesz. Bo ci pomożemy. Ha, 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 świetnie. Ty możesz zbierać jabłka, a ja będę potrząsać drzewami. Ja! To była świetna robota. Zebraliśmy całą przyczepę jabłek. Zabierzmy jabłka na farmę. Przyjaciele, dziękuję. Bardzo mi pomogliście. Czy możesz teraz grać w piłkę nożną? Teraz mogę grać! Hurra!